Na dolną alejkę puści kanonadę. Co zrobi Trundle? Może tylko potrolować na górnej alei, więc ciekawe... ...zadawać sporo obrażeń. Teraz nawet Shadow Ass podchodzi pod górną aleję. Nie tylko, Silas jest tuż obok. Nawet Romota i Leviego, to mogą być czterech zawodników Ghost Killi. Aleku jest sam. Leczka rozbita. Tutaj Barsi próbuje teleportować, lecz czy będzie tak naprawdę po co? Pięknie Leku kajtuje. Lejlo trzyma tutaj, bierze pierwsza krew. Jest dla Kamila bomba. Double kill dla niego. I to jest tragedia dla Ghost Killi. Jaki sposób, by otworzić siódmy sezon Ultra League? W to zamieszanie wpada Chris, nie ma jak Silas się wycofać, Warsz i łupnie przeciwnika i to 3-1 dla Illuminar. No ale już myślałem, że tutaj Levi uratuje swojego środkowego, bo ten hak był świetny, on zupełnie nie mógł tego przewidzieć. Jakim cudem złapał Chrisa w trakcie tego dasza, tak czy siak, cóż za heroiczna interwencja. Ten hook pali flasza, myślałem, że Bejbron jest martwy, może nadal będzie ten egzos do spowolnienia. Jeszcze jeden atak, Piwek się przyspiesza i ten młodziak z eliminacją po świetnym huku od X Charma. Mycha, co za sposób na otwarcie tej ligi. To jest nadal ten sam trzon końcówki zeszłego roku. Podobnie jak trzech zawodników Illuminar Gaming zostało ze sobą. Zobaczmy, jak przy tym midzie, bo cały czas szukają okazji. Oczywiście Vex posiada to potężne CC, jakim jest oczywiście Fear, tylko no, to trzeba naładować. To jest coś o informacji, jaką posiadają przeciwnicy. Świetny hak! Pod tym względem Illuminar po prostu nie nawala. Czy jest szansa na drugą eliminację dla tej drużyny? I jeszcze! Piękny Silas! I jest tutaj jeszcze Chris po Richterapatach. Wyciągnięty zawodnik Illuminar Gaming przez kolejną świetną latarnię. Ale takich huków od Pajka to chcemy oglądać. Funkcjonował się dosyć dobrze. Jest to przyciągnięte przez ścianę i Veilot zmuszony do teleportacji. Zagrany jeszcze ulti od Leku, to wcale i hakie nie będzie zwalniać. I proszę bardzo, chociaż ten smite trafił dla Shadow Ass. To prawda, ale Trundle się tu nie pojawi. Warszy ginie, ale świetny ultimate ze strony Diany. I czy to wystarczy? Ponieważ tych Jinx obrażeń jeszcze po prostu nie ma. To przodujcie Shadow Ass, a drużyna wiele pomaga. I teraz Piwek, ile zrobi ten młody zawodnik? To jego debiut, przypominam. I znajduje resety. Ma również debuffa. Czy pogoni ojca? Świetnie to ominął. Widzimy, że gorące węgle. To jest double kill. Co wyprawia ten młody strzelec? Piwek, kolejny strzał. Czy się uda znaleźć triple killa? Patrzy za ścianę, lecz zasłonięty przez Silasa. Ależ popis od gracza Illuminar. Świetnie. Tego smoka, a IHG musi na spokojnie, musi robić. Oddadzą. Smok, 2,5 tysiąca, tak? Chyba muszą oddawać, Michale. Wiedzą, że nie mają pozycji. Obronili mi. No, tego Silas wchodzi. Odważnie, proszę bardzo, wie, że rywale nie mają flaszy, świetna, również zegarek, więc Warszyk chłopie tu przeciwnika. Czy będą te eliminacje? Tak! Jinx się będzie rozkręcać, co więcej, pogoń będzie kontynuowana. Levi po prostu stąd zmyka, lecz Warszyk idzie do przodu. Ten Predator nie dogoźni rywala, ale odsłoni Illuminar mida. Tak jest, odsłoni mida, to 18 minuta, Krzysiu, na Shora jeszcze nie ma, ale no i taki HG można powiedzieć, no nie za bardzo tutaj będzie działo, te przyczółki nie będą mogły być formułowane przez Ghost Killa. Dlatego IHG, tak jak mówisz, no ale żeby to zrobić, trzeba niszczyć tier 2. Te z bocznych alejek, no zakładam, że powinny należeć do Leku, ale na razie to świetnie tutaj Chris znajduje Leviego w solowej wręcz akcji. Genialnie to było zagrane. Ach, to prawda, każdy Pike czasami czuje się po prostu bezkarny. Tyle sposobów na ucieczkę, tu niewidzialność, tu dasz. Że są bardzo niestabilną drużyną, potrafili przegrywać z Eską, a teraz potem wygrywać z Agorą. Zobaczmy teraz, czy wygrają. Z Ghost Killa nam idzie, ponieważ raz jeszcze wjeżdża niczym jedno ciało Ghost Killa, ale ten zegar psuje kompletnie szyk tego teamfightu i Piwek za darmo strzał w tym teamfightie. Świetny Everfrost przytrzymał kolegę i Warszy z pierwszą eliminacją, a druga nadejdzie chwilę później, bo piątka atakuje biednego toplanera Ghost Killa. Veilot upadł, podobnie jak i Silas, i bez solo lanerów nie wiem, czy naszor nie będzie rozpoczęty. Zegarek na wagę złota, Michale, zegarek na miarę. Blokuje tu przejście, ten kamuflaż się włącza, wyłącza. Gdy podejdziesz blisko, rywal się tutaj ujawnia. Ale najpierw właśnie musisz podejść blisko, to nie jest coś pożądanego. Świetne wyjście duetu IHG. Nie przepuszczą Shadow Assa. Warsi świetnie napięty, jeszcze tutaj szuka X-Charm jakiejś jakości. Warsi z zegarkiem kolejnym. To już, latarnia? To już raz i latarnia. Genialnie, po profesorsku, to jest IHG. I Chris, no co prawda, nie zdołał tutaj dorwać swoich rywali, ale Piwek cały czas na łowę. Piwek, ty wariaci, gdzie ty się znalazłeś? Illuminar po niego wraca, double kill dla Jonglera i to będą eliminacje dla IHG! Co za wariaty! Mogli tak naprawdę cofnąć, ale czemu by nie zrobić pierwszego ace'a w Ultralidze? Illuminar Gaming, wielka przewaga! Tutaj ręce same składają się do oklasków, Michale. To było genialne podejście pod... Michale, to przede wszystkim pierwszy reset dla Piwka. Tutaj nawet kanonada zainwestowana przez Leku. Warszy z dobrym Everfrostem, prowokacja, kolejne ciosy! To kolejna eliminacja dla IHG! Biorą inhibitor i nie wiem, czy nie pójdą prosto po Nexus. No to by wychodziło, Michale, bo zobacz, jak rozpędzeni, chociaż nie ma tego wzmocnienia od Nashora, to chyba delikatnie ostudzi te temperamenty IHG. Ale rzeczywiście, 16 do 4. Tak, nakręcił. Ale spiralą IHG wchodzi na topa.
Tutaj trzeba powiedzieć, że tak trochę się zabierają jak pies do jeża, ale jednak ten tower spada. Może... O, nie wiem, Chris nie wygląda jak pies do jeża. On się przyczepił do rywali jak rzep do psiego ogona. I teraz Marsh jest tuż obok, on wtóruje w tych wszystkich zagraniach i Veilot jest na plecach, ale zaraz będzie sam, bo ich jakieś się pilnuje i w tym pierwszym meczu otwierający ten sezon po prostu rozwalają go Skilla. Piwek, co za debiut! Piwek, co za wariat! Świetnie, bezbłędnie i całe Illuminar Gaming, no to jest jedno z tych spotkań, które zasługuje na miano inauguracji sezonu, to bez dwóch zdań, ale to też jest jedno z tych spotkań, których trudno będzie wskazać najbardziej wartościowego gracza dla Illuminar Gaming. Naprawdę organizacja spod szyldu oka, naprawdę ta szlachta, tak się tłumnie nazwała, rzeczywiście stawia tutaj niezłą deklarację od samego początku, 21-5 i HG masakruje go.